Mumin tu mówił papa. Cześć, znowu Spider. Cześć. Mamy cię z nami Tadeusza. Tadeusz, co dzisiaj zrobimy? Nie daj nam nagrywać. I chyba jak go nie pokażemy, to się nie uciszy. Więc Tadeusz, chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, że rozpakujemy sobie dzisiaj paczuszkę od Kuby Zająca, z kanału Ptaszniki Zająca. Tak, mamy właśnie paczkę. Jeśli go oglądacie, pewnie część z was go ogląda, to Kubie udało się rozmnożyć pająki z odłowu, Hetopelma oliwaceum. I właśnie zamówiliśmy sobie dwie sztuki. Chcemy zobaczyć, jak Kuba wysyła, bo jednak jest najpopularniejszym youtuberem Polsce. W Polsce z terrorystyki. Więc zobaczymy sobie właśnie, jak Kuba wysyła. W takim razie już przechodzimy do otwierania. To jest nożyk, kochanie? Nie. A może dziupka Deusza? Nie, to jest... Co? To jest tylko list, koperta bąbelkowa. Nie jest to karton, więc poradzę sobie samymi rękami. I zobaczymy, jak to jest dalej zapakowane. Właśnie bardzo jestem ciekaw. Słuchajcie, pod kopertą mamy bąbelki, bo właśnie koperta bąbelkowa. Bąbelki są. Możemy postrzelać nawet, jak ktoś lubi. Ja lubię. Masz daj nóż. Sobie. I teraz tak. Mamy trochę, tutaj... Trochę to wygląda jak kanapka taka jak no. Miałem w gimnazjum po całym dniu w szkole. Mamy folię aluminiową. Tak, trochę zmiażdżona. O, to teraz to mi się podoba. Mamy jedną warstwę folii. Pod folią mamy papier. Suchy jest, mokry, ciepły. Właśnie papier jest wilgotny. Jest wilgotny papier. Albo po prostu chłodny. Tutaj jest jeszcze jedna folia. Tak, jeszcze jedna folia. Widać już z daleka, że tu są dwie kliszówki w środku. Pod folią mamy jeszcze warstwę papieru. Tak, Tadeusz, zobacz. Jeszcze mamy warstwę papieru. Takiego papieru, Tadeusz, tak? O, tak. Tadeusz papier lubi. Zobaczcie, tutaj już pod tym papierem widzimy, że są dwie kliszóweczki. Tak, jedna. I są już z torfem od razu, nie? Tak, z torfem. A torf jest wilgotny czy suchy? O, już widzę jednego pajączka. Mogę? O. Dobra. W takim razie to wyjmiemy od razu. Przełożymy z klisz, zobaczymy jak to się tam trzyma. Są podobno rozbiegane. Jestem bardzo ciekaw, jak to się uda nie przenieść. Mokry jest? Tutaj papier? Jest, wilgotny jest. O, ale dziwnie to... Bo to on już jest na wierzchu. Zobacz. Widać to? On nie był w papierze, on był przyciśnięty papierem. No. Z reguły się spotkałem z tym, że są, wiesz, że jest owinięty w papier, wciśnięty na wilgotny torf, ale żeby był przyciśnięty papierem, to jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Po prostu na torfie i od góry zabezpieczony papierem. No ale rusza się, więc spoko. Ale ciekawe, nie spotkałem się nigdy z czymś takim, chyba są dwa. A nie, no wątpię. Nie. No miało być dwa ogólnie, a mamy dwie klisze, więc... Ale ogólnie ciekawy sposób, tak na przyszłość nawet. To może on też gdzieś tak luzem jest. Tak, to tak jest. Jest, faktycznie. No ja już go widziałam wcześniej. Ale to się nie spotkałem. Myślałem, że będzie, wiesz, wyjmowanie z papieru. No w sumie on ma miękko, tak? Jest zabezpieczony, ma mokry papier koło siebie, więc... No jakby cel osiągnięty.
Dobra, widzę go. Może być zbliżenie. Obydwa pajączki żyją, jak najbardziej. Ale tak jak mówiłem, tak, z takim sposobem wysłania się jeszcze nie spotkałem. Także jak widzieliście, paczuszka jest rozpakowana, pajączki doszły żywe, mimo tego, że była to koperta, a nie karton. Dokładnie. Było spoko, wszystko doszło całe, żywe, zdrowe. Mimo innowacyjnego wysyłania i pakowania, dało radę. Sprawdziło się. I co więcej, jeśli chodzi o ten gatunek, nie ma zbyt wielu informacji w internecie. Jeżeli chcielibyście go spotkać, tak wiecie, w naturze, to można go zobaczyć w Turcji, Egipcie i na Cyprze. Na Cyprze, czyli tak dość europejsko. I właśnie, co jest charakterystyczne, to to, że zaleca się zimowanie tego gatunku, bo właśnie w Europie są te zimy dość chłodniejsze, czyli zapewnienie w zimie, w tych miesiącach zimowych pająkowi tak temperatury na poziomie około 13 stopni. No i tak też postaramy się robić, będziemy go do piwnicy, może go przeniesiemy na zimę. Mamy piwnicę, więc możemy bez problemu przezimować. A jeżeli chodzi o normalną temperaturę, to jest od 25 do 30 stopni. I wilgotność tam 60-70%, więc tak. Pająk ogólnie nie jest zalecany dla początkujących, tylko tak ewentualnie średnio zaawansowanych z tego powodu, że pająk lubi się stawiać, więc no jest też szybki, nie poleca się go po prostu dla początkujących osób. Ale jest to też dosyć mały pająk, bo dorasta do 10 cm. Już razem, odłużami. Już odłużami, no dokładnie. Więc raczej mniejszy właśnie pająk. Dodatkowo mamy pomysł na taką krótką serię dotyczącą tego gatunku. Chcielibyśmy nagrać taki growing up, czyli dorastanie pająka od L1 do dorosłości. Dajcie nam znać w komentarzach, czy chcielibyście taką serię u nas zobaczyć. Wtedy moglibyśmy się podzielić z wami naszymi uwagami, spostrzeżeniami dotyczącymi tego gatunku. Dodatkowo dajcie nam znać, czy ktoś z was też kupił tego pająka od Kuby, bo jednak to była taka fajna okazja na ptaszniki, które były z odłowu, czyli z czystej krwi tak naprawdę. To jest chyba pokolenie F1, tak się na to mówi. I napiszcie nam na dole, co myślicie o tym pakowaniu paczki przez Kubę, a tymczasem my się już z wami żegnamy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zostawcie nam subskrypcję. Zostawcie łapkę w górę. Dokładnie. I widzimy się w następną środę. Na razie. Pa!